Dawaj miecza. Dawaj miecza, miecio, miecio. Co ty mi tam więc wysłałeś? Siema, załóż się zgłaszać nas problemy z zależnym czy skokofingu, to macie łączy od dostawcy innego, a problem głównie występuje w okresach Poznania. Dzięki. Lecz gdy doświadczacie tych samych problemów innych rejonach kraju, że również się nam zgłaszacie, my potrzebowali większej ilości danych, ponieważ wklejam instrukcję 3 miesiące temu. O. Dobra. Później to wyślę. Dwa razy Zaira. Kurde, ale się tu rzuciło, wam powiem. Spoko. Kasuję herbatki zamiast cytrynki, wycisnąłem pomarańcze. No to też pasuje przecież. Znowu guld. Tylko, że tym razem dwa tylko. Więc to jest mały problem. No, warusik. Kurczę. Ale woodlandy się pojawiły znikąd. Ach, taki Jana. Jakbyśmy grali na Inferno. Co wyobrażacie, jakbyśmy grali na Inferno teraz? Och. Ale by była rzeźnia. No nie, zaczynamy od tych woodlandów. Czekajcie, ile to jest golda? To jest 5, 8. No mógłbym zacząć 10 już teraz. Tak też robimy. Co teraz, Maokai? Czy Niko? Niko zdecydowanie więcej damage'u. Kurde, no Giant Slayera? Niekoniecznie. Będzie dzisiaj EFT? A na razie serwery nie działają w EFT. Zrobimy sobie tak. Po co ja w ogóle to kupuję, tak nie będę grał i potem się będę w sklepie przewijać non-stop. Na 1000000%, jak będzie. Dwa Jaxy, no ale nie możemy ich kupić. Nie ma szans. Szpatulę można wydropić? Tak, można. No najchętniej bym wygrał tą rundę i sprzedał tego pana. A jak nie, to sprzedamy tych dwóch panów. Nawet podobnie strukturą. No ma Lunar, ale chyba powinniśmy to wygrać. Warusik ma okej.
co my wstawimy. Woodland nam niestety obniży poziom 25% tylko na zeskanowanie, skopiowanie Wyverna. Ten trochę damage doda. No ale ten ma regenerację. No dobra, zostawimy tak. Przegramy teraz. Za mocny jest ten kolega. Za mocny był ten kolega na bank. Widziałem zmianę PB na 6 budlandami? Tak, bo napisałem do Mort... Jak, kiedy to było? Z tydzień temu? Nie. Parę... Nie, z tydzień temu to było, nie? Co zrobiłem 6 budlandów? I mówię, no brakuje bonusu. Wysłałem to do Morta, mówi, no masz rację. I idę dalej. No, jak ja bym chciał tą rękawiczkę... Jak ja bym chciał tą rękawiczkę. Czemu jesteś po drugiej stronie rękawiczką? Dobrze. No kurczę. Lubię Inferno z szybkim power spike'iem. Jakbyśmy zrobili srebrną Sivir, to możemy zagrać. Tylko 6 woodlandów, żeby zrobić, to trzeba mieć mega farta, więc to się będzie zdarzało raz na milion lat. Oczywiście. Osiem golda, dostaniemy 9, maksymalnie 10, czyli tak nie będziemy mieli 50. Ba-bam, ba-ra-bam. Czemu on siebie nie zrobił? Tarczą, nie kumam tego. Naprawdę nie kumam tego. Powinnym wylecieć coś golda, tak mi się wydaje. Albo i nie. Okej.
O kuźwa. Teraz nie wiem co zrobić. Bo na razie Inferno jest dosyć mocnym power spike'iem. Kurde no. Siemanko. Na razie chyba tak po prostu. Taki lekki power spike, tak mi się wydaje. Potrzebujemy dwa glowsy tak w ogóle. Może być to dosyć spory problem. No, zobaczymy. Siemanko pies, co tam słychać? Fajna ta Sivir, taka nie za mocna. Teraz wyobraźcie, że ona ma jeszcze jednego Infinity Edge i Last Whispera. No, nie mają rękawic, fuck. Niedobrze. Zostaw panie tą spatulę. Wszystko wzięli. Absolutnie wszystko. Co my teraz tutaj? Chcemy levelować. Chyba możemy trochę zwolnić tak naprawdę. Mamy 85 HP, no to możemy zagrać trochę bardziej wolno. Wolniej raczej. Szósty poziom, srebrny Yorick. Spoko. Bardzo lubię takich ludzi.
Kiana Cloud Assassin. By nie było złe w sumie. Zamiast tego pana. Tylko jeden koleś będzie tutaj szedł w Aszkę. No nie wiem, czy to jest sens. Zrobimy tak, już przygotowujemy na Switcha po wilkach. Mocno taki Janka. Znaczące tam z wilków wypadnie. Druga kijanka, okej. Okay. Byśmy dostali dwie rękawice, byłoby idealnie. Jedna rękawica była już bardzo przydatna też. Tak naprawdę. Jakbym dostał jedną rękawicę, to zrobiłbym chyba Last Whispera. Bo z drugiego miecza można by zrobić Guardian Angela po prostu. Szkoda, że tej Diany ciągle... przepraszam, Leony nie mamy zupgrade'owanej. Nie jest jedna rękawica. O, wilkomowa. Zobaczcie, ile on ma HP. Nie wierzę. 79 HP. Pozdrowienia na ciebie też. Umadzik. Kurde, może tym Yasuo zamiast Droxem, tak naprawdę? Jeżeli mieli jeszcze Cloudem, to lepsze zdecydowanie. Bam, 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 bam. Yasuo za Droxa dla Cloudów byłby git? No, dokładnie. Kolejny dabik. No i Glaciala dostała pierwszym atakiem. Gdzieś
co się stało, ile Sivir zaczy. Więc widzisz ten damage? Widziałeś ten damage od Sivir? 7200? Your AMA's Dropbox Leaks doesn't work? Oh. Well, it should be a Reddit. Actually. If I'm not mistaken. Dabik. Dabik. O jest. Ale daje się tych dobików. No, jeszcze jeden. Super, dzięki. Nie spodziewałem się. O jest. O jest. Przestańcie. Przestańcie. Ja pierdzielę. Ale mnie Tarik rozpierdzielił. Ej, ile tych dubów? Zostawcie sobie punkty na karuzelę, bo w tym miesiącu będzie karuzela z nagrodami, mówię wam. Obiecuję. Będzie. Jasne, kind. Karuzela z nagrodami, a wy wydajecie na głupoty. Mówisz tak od miesiąca? Żeby tylko od miesiąca. Siemano, Zybzi. Za ile punktów karuzela? Minimum 15 tysięcy. Dostałem bombę tutaj. Lutę niemiłosierną dostałem. Co na karuzeli można dostać? Jak nie jesteś subem, to będziesz mógł wygrać suba, jak jesteś subem, to będziesz mógł wygrać różne nagrody. Jakieś gierki, jakiś hardware. Zwiększymy koszt punktowy w ogóle za duby, bo to jest tragedia jakaś. Będzie można dostać bana na karuzeli? Tak. Będzie ban na 24 godziny na karuzeli, a nie farcie. Ale się ciuchcia przejechała. Dobra, teraz tylko Sivir uchroni przed CC. I będzie git.
Dam. Soraka trzecia. W sensie złota. Okej, mistrzu. Musimy tych dwóch zaupgradeować, ale to będzie dosyć ciężko. Tutaj można level zrobić, kurde, 32 HP, sam nie wiem. Nie atakuj Jaxa, ty idiotko. Dobrze. Ile teraz do levelu? 64. No nie, to musimy jeszcze jedną rundę poczekać. I w tej jeszcze na godzinę przesunięte? Czyli na którą? To o której mówią, że będą serwery? Co się dzieje w ogóle? Nie wierzę, że to Karma wygrała walkę, co? Jakiś bzduration. That Blade Master. Lul? Dalej jaja. To teraz możemy dać 4 mystików. Jak zrobimy level? 6 BM-ów nawet nie jest potrzebny do niczego. Ale 4 mystików to bym pograł. Spoko ten Double Frozen Heart. Zresztą jednostki w ogóle nie atakują. Ty no, ale jakiś upgrade to by się przydał, nie? Czy ten koleś z masterem jeszcze żyje? Nie, dobra. Oj. Gdzie pójdzie buff od karmy? Oj, błąd. Duży błąd. Przegraliśmy przez tą walkę. Resolve. Dobra, nie ma tragedii.
O Jezu, ta Sora... Ona dostanie ten Jeweled Gauntlet, to będzie jakiś rzeźnik. Bardziej się to opłaca stackować Sivir, moim zdaniem. Źle się ustawiłem w jednym rogu tak naprawdę, ale zobaczymy. Co się uchronić przed tą panią, no właśnie, późno. No, jest okej. Ten Double Frozen Heart wygrywa tu walkę, tak naprawdę. Bo on obniża prędkość ataku u jego Azira. I u Sivir, i one stoją w miejscu, nic nie robią. Też gra czterech mistyków. Stało, że ona dostała poizona od razu. Jak to się stało? Jak to się stało, że on dostał pierwszym strzałem poizona? Siema Dart, dzięki za 50 bitsów. Jak to się stało? Z Ludena pewnie. Przeciwko Zephyrowi. Trzeci Frozen Heart. Ale byłoby fajnie, nie? Jak bym sobie zagrał z takim trzecim Frozen Heartem? Mi się to podoba. Nie, no jak? Dla memów, panie! Zgubiałeś? Haha! Outplay. A, tylko że nie gra za mną, tylko ja gram z duchem, nieważne. Ale poważnie, tak lubię Frozen Hearta. Czemu nie ma wyników? Bo są tragiczne dzisiaj. Nie, zapomniałem pisać. Nie ma tarików dla ciebie, mistrzu.
Jorika, potrzebujesz? Jezu, jaki... Jaką bombę! Sivir 10k damage'u!